A jak ktoś będzie sobie z powtórki oglądał, to oczywiście przewijajcie sobie ten początek, tam nie wiem, parę minut. Tam ze 3 minutki musiałam się z wami przywitać, żeby dobra. To dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o nawodnieniu, bo nawodnienie, dobre nawodnienie oznacza zasadowe środowisko. I zasadowe środowisko oznacza zdrowie, natomiast zakwaszony organizm oznacza choroby. Nazywam się Monika Kardas, jestem naturopatą. Dziękuję za udostępnianie. Jeżeli ten temat jest dla ciebie interesujący, to zapraszam. Słuchajcie, zakwaszenie może być wstępem do chorób. Wpływa na zdrowie i fizyczne, i psychiczne. Także zanim zaczniemy jakiekolwiek choroby diagnozować, czy psychiczne, czy fizyczne, to przede wszystkim trzeba się nawodnić i trzeba się odkwasić. Wszelkie patogeny, czyli bakterie, wirusy, grzyby, metale ciężkie, wszelkie robactwo świetnie się miewa w środowisku zakwaszonym. Osoby, które mają środowisko zasadowe, nie mają tego problemu, ponieważ ich zdolności metaboliczne, oczyszczania są na wysokim poziomie. Słuchajcie, nie przyniosłam papierków lakmusowych, mogłam, bo mam u siebie w gabinecie, ale każdy z was wie, jak wyglądają papierki lakmusowe. To są takie malutkie, żółte papierki, które możemy wkładać albo do ust, albo do różnych produktów. Możemy sprawdzać kwasowość, zasadowość, ewentualnie możemy mocz też sprawdzać, to później wam opowiem o tym. Natomiast później wam powiem, jak wyróżnić te produkty zasadotwórcze, które są dla nas dobre. Jeżeli nasze ciało doprowadzimy do etapu zakwaszenia, to nasze ciało zaczyna się zamykać i powoli zaczyna się starzeć i zaczyna chorować. Różne narządy i tkanki w organizmie, słuchajcie, mają zupełnie różny zakres pH. To nie jest tak, że wszystko musi być zasadowe albo wszystko musi być kwaśne. I tutaj mamy duże zróżnicowanie. Najbardziej kwaśny jest nasz żołądek, skóra i mocz. To są trzy takie nasze narządy, które, no mocz nie jest narządem, jest płynem, wiadomo. Natomiast tam mam środowisko kwaśne, wszystko inne powinno być zasadowe. Natomiast generalnie wszystko chodzi, polega na tym, żeby zasadowa była nasza krew. Nasza krew jest bardzo wyczulona, tak jak wszystkie nasze narządy mają jakiś tam przedział dosyć wysoki, to jeżeli chodzi o pH krwi, to jest bardzo rygorystyczne. Słuchajcie, jak ja pracowałam kiedyś na OIOM-ie w Instytucie Kardiologii, to myśmy rano, o 6 rano tym leżącym pacjentom pobierały gazometry z pachwiny, coś taką grubą igłę wbijało, ta krew tryskała i musiałyśmy, słuchajcie, w parę sekund na tych chodakach na pierwsze piętro dolecieć do laboratorium i tam było badane pH krwi. Jeżeli ono spadało poniżej 7,45 krwi tętniczej, to było zagrożenie kwasicą. No, także kiedyś bardzo dużą uwagę na to przywiązywano. Więc krew żylna ma 7,35, tętnicza 7,45 i przy 7,1, słuchajcie, my już umieramy. Także to pH krwi musi być naprawdę wysoko zasadowe. I żeby tą naszą, a krew wiadomo, prawda, jest dystrybutorem wszystkiego, co nam jest w życiu potrzebne. Więc żeby utrzymać to pH krwi na właściwym poziomie, to organizm będzie robił wszystko, żeby to pH krwi zachować, bo z punktu widzenia naszego zdrowia, to czy my mamy zdrowe kości, czy my mamy zdrowe zęby, czy mamy paznokcie mocne, czy my mamy włosy, czy my mamy dobrą cenę, to jest zupełnie nieistotne. Dla naszego przeżycia jest najbardziej istotne pH krwi, które właśnie musi być w tym przedziale. I żeby to pH zachować, nasze ciało pobiera pierwiastki, minerały zasadowe z różnych właśnie narządów, na które my zwracamy uwagę. I wy potem piszecie, a co ja mam zrobić, jeżeli ja mam słabe włosy, słabe paznokcie, czy jeżeli kolana mnie bolą. Słuchajcie, to są wszystko drobiazgi, to są wszystko skutki. Jeżeli zaczniemy od nawodnienia, od odkwaszenia, to słuchajcie, wielu problemów się pozbędziecie na zdrówko. W zasadzie o krwi mówiłam najwięcej, bo ta krew, słuchajcie, to jest takie źródło naszego, do tego wszystko zmierza, żeby celem jest właśnie utrzymanie właściwego pH krwi, a reszta to są jakby środki. I teraz tak, co jest najbardziej kwaśne? Najbardziej kwaśny jest żołądek. Żołądek dzięki temu, że jest kwaśny, to przede wszystkim on musi wydzielać dużo soków trawiennych, ale dużo pepsyny, natomiast
tam jest środowisko kwaśne, czyli on niszczy wszystkie patogeny, czyli osoby, które się, które są mocno zarobaczone, albo lekko, albo średnio, to przede wszystkim nie gryzą powoli, nie przeżuwają dobrze, albo popijają, rozcieńczają te kwasy żołądkowe i macie to wyższe pH niż te 1,5, 2,5 i te wszystkie larwy, robaki, to całe, słuchajcie, te wszystkie świństwa, które nie powinny do nas dotrzeć albo powinny zostać zneutralizowane, one po prostu idą dalej, ale to jest wszystko nasza wina, więc przede wszystkim trzeba dobrze jeść. No i tam oczywiście białka nie trawimy, to w żołądku to wiemy. I teraz tak, dalej się zaczyna środowisko zasadowe, a to wszystko dlatego, że w dwunastnicy nam się łączą te soki z żołądka, z wątroby, nam wschodzi żółć. Natomiast wątroba ma pH 8. pH 8 to jest pH taki jak w wodach płodowych. To jest najbardziej zasadowa część naszego ciała. I słuchajcie, jak nam się w dwunastnicy te soki zmieszają z tym żołądkowymi i z tą żółcią, no to wtedy to pH zaczyna nam się stopniowo podnosić. I jeżeli wy macie jakieś problemy, na przykład z refluksem, to jest właśnie związane z niewłaściwym przeżuwaniem i z niewłaściwym pH właśnie tych żółci, tych soków i żółci, które się mieszają. A to osobny temat. No i słuchajcie, w jelicie cienkim. Tu już mamy większy zakres. W jelicie cienkim, słuchajcie, mamy od 6 do 7,5 pH i tam właśnie nam się wszystko będzie już mieszało i wtedy już trawimy węglowodany, tłuszcze i białka, czyli im dalej, słuchajcie, tym więcej trawimy, bo to wiecie, prawda, w ustach same węglowodany, potem w żołądku same białka, a dalej w jelicie cienkim nam się wszystko miesza i wszystko razem. I słuchajcie, teraz jelito grube. Jelito grube jest najmniej jakby wrażliwe, bo ono już jest bardziej kwaśne, ale od jelita cienkiego, bo jest potrzebna fermentacja i rozkład resztek pokarmowych. I tam muszą, słuchajcie, być i bakterie jelitowe, ale też tam muszą być grzyby, ponieważ grzyby mają za zadanie rozprawienie się z metalami ciężkimi. Więc słuchajcie, jeżeli ktoś na przykład długo walczy z grzybicą, to musi się zastanowić. Słuchajcie, tych źródeł metali ciężkich jest dużo, to osobne nagrania na ten temat robiłam i posty, ale przede wszystkim musicie spojrzeć na swój styl życia, na swoje otoczenie, na miejsce pracy, na to, czy nie macie kominów, nawet 5G, bo to też wszystko ma wpływ, czy papierosy, czy inne rzeczy. Natomiast jelito grube już jest takie bardziej odporne i ono ma za zadanie robić skóra. Słuchajcie, skóra jest lekko kwaśna, bo ona nas ma chronić. To, co jest kwaśne w naszym ciele, to jest ochroną. I tutaj mamy, słuchajcie, taki płaszcz kwasowy i on właśnie na skórze nas chroni przed bakteriami, grzybami. I słuchajcie, to jest tak, że nasza skóra po prostu jest mniej wrażliwa, czyli te narządy, które są takie mocno kwaśne, one są po prostu bardziej odporne na całą resztę. Płuca. Płuca są już lekko zasadowe, czyli bliżej wątroby mają. I one są, słuchajcie, lekko zasadowe, ponieważ one mają za zadanie wydalanie dwutlenku węgla. A dwutlenek węgla jest produktem kwaśnym, więc słuchajcie, ta natura jest mądrzejsza od sztucznych metod stymulacji organizmu. Także jak poznamy, słuchajcie, funkcjonowanie natury, to po prostu wszystko zaczyna się fajnie dziać. No i słuchajcie, mocz. Zobaczcie, co z tym moczem. Mocz, jaki ma olbrzymi przedział. Mocz jest najbardziej... może się zmieniać w zależności od diety, bo tam mamy od 4,5 do 8 pH. I to zależy właśnie od stanu zdrowia, od funkcji nerek, ale też właśnie mocz wydala nadmiar kwasów albo zasad z organizmu i właśnie jest takim regulatorem. Płyn mózgowo-rdzeniowy. On jest z kolei odpowiedzialny za nasz nastrój. On ma być zasadowy mocno, czyli między 7,3 i 7,4, czyli podobnie, zobaczcie, jak krew tętnicza i żelna i
ma zapewnić optymalne funkcjonowanie neuronów naszych komórek. Czyli jeżeli jesteśmy zakwaszeni i pH płynu mózgowo-rdzeniowego, słuchajcie, spada, to wtedy no, nasza kondycja psychiczna też będzie spadać. Pochwa. Pochwa jest kwaszna. 3,8, 4,5. I to jest potrzebne do tego, żeby chronić nasze ciało przed infekcjami, prawda? To środowisko kwaśne, czyli to jest bardzo duży zakres, natomiast tam potrzebujemy dużej ilości pałeczek kwasu mlekowego i one się wtedy będą fajnie rozwijać. Trzustka. Trzustka jest mocno zasadowa. Trzustka ma neutralizować kwas solny. No i o wątrobie mówiłam. Nie wiem, czy za dużo Wam nie powiedziałam, ale dobrze. To teraz tak. Dlaczego to odkwaszenie jest, zobaczę ile, 15 minut za długo mówię, słuchajcie. Możemy się odkwaszać przez dwa sposoby, przez wodę i przez dietę. To Wam teraz króciutko powiem. Przez wodę, słuchajcie, woda taka jak kiedyś była wodą żywą, była strukturalną, z redoksem, miękką i ona nas nawadniała, oczyszczała i taka jest rola wody. Niestety woda, która jest w butelkach i w kranie spełnia, w ogóle nie spełnia tej roli. Jak możemy, słuchajcie, to robić? Przede wszystkim, ja mam osmozę i chwalę się tym wszem i wobec, zainwestowałam, mam bardzo dobry model, mam wodę 8 ppm, ona jest pyszna, przeczysta i jest miękka, wszystko się szybciutko gotuje. Mogę sobie pozwolić na to, żeby tylko soli, zaraz Wam pokażę, lokowanie produktu. Ja dużo rzeczy, słuchajcie, mam ze sportu, bo oni mają w ogóle inne kanały dystrybucyjne, więc ja ich lubię. Także parę kryształków, słuchajcie, możecie sobie dorzucić. Jak nie macie, to no, niestety polecam koralowca. No możecie, słuchajcie, z wodą robić różne rzeczy. Możecie gotować, możecie mrozić, możecie szungitem uzdatniać, ale to, słuchajcie, to nie naczynia gliniane, ale to, słuchajcie, więcej roboty niż mrozić możecie, żeby była ta struktura, czyli możecie każdy element uzyskać osobno, ale słuchajcie, ja jestem zdania, woda musi dobra lecieć z kranu i to nie powinniśmy w ogóle energii poświęcać na to, żeby mieć dobrą wodę, ona po prostu powinna być. Także pierwsza rzecz, którą robimy, to po prostu wywalamy te butelki kupowane, przede wszystkim tam jest bisfenol, czy woda z kranu, ona jest w tej chwili chlorowana, w Polsce to w ogóle nie jest już nasza woda, to jak ktoś się mocniej interesuje, to wie. A poza tym, słuchajcie, rury też mają znaczenie, to nie jest tylko kwestia samej wody, bo badania wody są w miejscu pobrania. Natomiast jak one przejdą przez te stalowe, czy plastikowe, czy jakiekolwiek rurki, to już nie jest ta sama woda. A poza tym ona jest wodą martwą, to co żywe. My się z Chińczyków, prawda, śmiejemy, że oni jedzą to, co żywe, prawda? No jedzą, ale długo żyją, więc chociaż tą wodę pijmy żywą. Dobra, w skrócie. Czyli tak, czyli o wodzie to już wiemy. Koralowiec, na skróty, osmoza polecam na co dzień. I teraz tak, odkwaszenie organizmu przez dietę. Przede wszystkim powiem Wam, że tak, przede wszystkim to, co musimy wyrzucić, no to my wiemy, prawda? Cukier nas będzie zakwaszał, no gluten, słodki nabiał. Cukier w ogóle, jak się spala w naszym organizmie, to powoduje zakwaszenie. Natomiast tłuszcz daje nam energię, czyli nie unikamy tłuszczu. Ja na przykład poranną kawę gotuję, dodaję łyżkę masła, albo oleju kokosowego i dodaję sobie, zakraplam swoich olejków doterowych, które tam stoją u mnie na wierzchu, w zależności od samopoczucia i od nastroju i od potrzeb. I teraz tak, co nas najlepiej odkwasza? Przede wszystkim zielonki. Teraz mamy sezon, możecie ze sklepu, możecie z łąki, z pola, jak macie taką możliwość, to jest najlepsza opcja. Czyli tak, dużo warzyw, dużo owoców, unikanie żywności przetworzonej jak zawsze, sklepowej, marketowej, nadmiaru białek zwierzęcych, tutaj jakość mięsa, no to jest osobny temat, prawda? Różne kultury mają różne upodobania, natomiast pochodzenie, to, że na przykład mięso wieprzowe, prawda? W pewnych kulturach, prawda, tych orientalnych,
jest zakazane ze względu na to, że u Żydów i u Arabów, ze względu na to, że to mięso jest po prostu mocno przerośnięte naczyniami krwionośnymi i ta krew po prostu w ichniejszym klimacie staje się toksyczna, ona jest nie do spuszczenia jakby, ale ten styl życia przeszedł na inne jakby rejony świata, więc oni to trzymają, jakby trzymają się tego rytmu. Więc słuchajcie, unikanie wieprzowiny na co dzień też myślę, że jest dobre. Także wieprzowinę można w inny sposób zastąpić. Dobra, skupmy się może na owocach, bo mamy lato, więc i tak jemy mało mięsa. Więc myślę, że lato jest takim dobrym czasem. Wszystkie, słuchajcie, cytrusy, całoroczne cytrusy, pomimo tego, że mają kwaśny smak, to mają bardzo silne działanie alkalizujące, ponieważ ich metabolizm w organizmie prowadzi do powstawania związków o odczynie zasadowym. Ja stosuję, jak nie mam czystych cytrusów pod ręką, bo to trzeba, wiecie, cytrusy, to trzeba też, to jest import, więc to było pryskane, ale to trzeba by było i w sodzie, i w wodzie wymoczyć, natomiast ja olejki do teraz stosuję z powodzeniem i mają tak samo, jeszcze nawet może, bo to są ekstrakty w czystych rejonach, także są jeszcze czystsze i też mnie alkalizują w miarę potrzeby. Limonki, podobnie jak cytryny, grejpfruty też są zasadotwórcze, jeszcze wspomagają trawienie i detoksykację, tylko uważajcie, bo grejpfruty pobudzają apetyt, więc jeżeli Wam na tym nie zależy, to niekoniecznie. Banany są delikatnie zasadowe i też pomagają w neutralizowaniu kwasów w żołądku, czyli pamiętajmy, że bananów nie powinniśmy jeść przed jedzeniem, żeby nie zaburzać, tak samo jak wody koralowej. Nie stosujemy tych zasadotwórczych produktów tuż przed jedzeniem, bo tam ma być kwaśno. Żebyśmy strawili właśnie, żeby te robaki się w nas nie zalęgły i żebyśmy wszystko strawili. Awokado. Awokado jest bogate w tłuszcz, słuchajcie, zrobiłam sobie ostatnio przepysznego drinka porannego. Zblendowałam 3 awokado, 2 pomidory, które mi tutaj rosną. Ojejku, wiecie co, jabłko dałam, dałam takie rzeczy przypadkowe, to po prostu było odlotowe. A i banana dałam, no. Także słuchajcie, można naprawdę robić szejki niesamowite. Melon. Melon, podobnie jak arbuzy, ma właściwości też zasadotwórcze. Słuchajcie, melony, arbuzy mają bardzo dużo błonnika i elektrolitów. Także polecam teraz na lato. Też na detoksykację, no i przede wszystkim, żeby schudnąć trochę przed zimą, wykorzystajmy ten czas. Dobra, warzywa jakie? To, co możemy, tak jak mówię, zawsze Was zachęcam, żeby z pola korzystać. Szpinak. Szpinak jest jednym z najbardziej zasadotwórczych warzyw. Tam jest dużo chlorofilu. Jarmuż ma masę witamin, minerałów, antyoksydantów. Brokuły są zasadowe, seler naciowy, ma bardzo dużo wody i elektrolitów. Ogórki, teraz jest sezon na ogórki. Kupujmy ogórki. Ja mam taką panią Monikę, która ma wszystko swoje, ja u niej kupuję ogórki. Dużo rzeczy robię z tych ogórków. Buraki, marchew, cukinia. Słuchajcie, tego mamy wszystkiego w bród. Także nawet, słuchajcie, jak zadbacie dobrze o wodę, no to wtedy wystarczy właśnie to odkwaszenie przejść przy pomocy właśnie czy soków, czy jakoś sobie tam. Ja dzisiaj zrobiłam omleta z cukinią i z pomidorami, bardzo fajny wyszedł, oczywiście bez żadnej mąki. No i co jeszcze możecie dodać? Możecie dać korzeń imbiru, możecie algi dodać, spirulinę, chlorelle. Jeżeli chodzi o suplementację, bo suplementować się też czasami trzeba, tylko każdy z nas lubi inną suplementację, prawda? Suplementować się możemy w bardzo różnych sposób. Nam się suplementacja kojarzy z przyjmowaniem tabletek, prawda? Wiecie co? O, dobra. Natomiast tak, jeżeli ktoś chce przyjmować suplementację w postaci tabletek, i tak, słuchajcie, musimy pić wodę. Czyli od wody zaczynamy, na wodzie w środku i kończymy. Woda wszystko nam rozprowadza i wyprowadza. Rozprowadza to, co nam jest potrzebne i wyprowadza to, co jest zbędne. Więc tak. Z korala. Jest taki zestaw do nawadniania Hydramax. Słuchajcie, cuda się dzieją, gdzie się bardzo dobrze czują po tym Hydramaxie, bo tam jest woda koralowa, tam jest pentokan, taki musujący, czyli wrzucacie do wody, nie musicie wtedy nic gryźć ani połykać. Czyli do takiej wody z koralem wrzucacie pentokan, to jest potas z witaminą C i dorzucacie jeszcze H-500, to jest
taki zespół minerałów, który powoduje, że macie redox minus 500 mV. Słuchajcie, to po prostu powerada i nieziemskiego. Także możecie sobie to zrobić. Taki hydramaksik możecie sobie zafundować. Coral Detox świetnie też odtruwa. To jest też taka pralka dla odmiany. O Coral Detoxie są osobne nagrania. To tam jest i energię dajemy, wątroby, czyścimy i nerki i trawienie poprawiamy. To też polecam ten zestaw, ale oczywiście naturalne olejki, bardzo poręczne, ja to mówię, słuchajcie, suplementy jak zabierałam, to mi dużo rzeczy, miejsca zabierały, gdzieś leciałam, bo to największe, bo do samochodu możecie wszystko zabrać, ale jak lecicie, to naprawdę jest problem. I te olejki tak mało miejsca zajmują, są cudowne i na co dzień właśnie do kawy, czy do smarowania, czy do wąchania. I one dzięki temu właśnie nas odtruwają i odkwaszają, ale też jest metoda totalnie na skróty, którą, jak wiecie, ja ostatnio teraz się, o, tutaj mam, zamieniłam. Tak, tutaj przyklejałam glutation do tej pory. Nie, komórki macierzyste, a z tyłu glutation. A teraz zamieniłam, bo słuchajcie, tutaj, bo tutaj się częściej myjemy i mocniej, tutaj zmieniłam na glutation, bo komórki są droższe. Więc szkoda, żeby się te plasterki odrywały. O, ja mam osobne nagrania, słuchajcie, wam zrobiłam. To jest w ogóle przełom. Światłoterapia, fototerapia, to jest coś, co skraca nam drogę niesamowicie, ponieważ nic nie dajemy do naszego ciała, tylko to są plasterki, prawda, w skrócie mówiąc, które aktywizują procesy, które po prostu my mamy z natury. My się z nimi urodziliśmy jako dzieci, mieliśmy tego dużo. I to nam z czasem zanika, tak jak nam zanikają, prawda, kolagen nam zanika, włosy nam zanikają, rozum nam powoli też zanika z wiekiem, różne rzeczy nam zanikają. Także chodzi o to, żeby aktywizować te wszystkie procesy naturalne do stanu dzieciństwa, młodości, kiedy byliśmy najbardziej aktywni, i najbardziej wydolni, czyli zarazem dajemy sobie ochronę i powiem wam, że efekty są zdumiewające. Jak ktoś jest zainteresowany elektrodami, bioelektrodami, to ja was zapraszam do kontaktu, ponieważ one glutation odkwasza przede wszystkim, działa przeciwzapalnie, usuwa metale ciężkie, moja włosogłówka pięknie mnie opuszcza z radością, z różnych miejsc obserwuję ją. Także ewidentnie włosogłówka nie lubi moja glutationu, bardzo jej nie służy. Także ucieka i podejrzewam, że inne też rzeczy ze środka uciekają. Także w połączeniu z glutationem, z X39, czyli z producentem komórek macierzystych, ten peptyd miedzi GHKCU, też, który daje nam młodość, a młodość to jest siła, prawda? Czym jest młodość? Siła, po prostu jak jesteśmy młodzi, to jesteśmy, cześć Anetko, jesteśmy młodzi, to jesteśmy silni, jesteśmy sprawni, więc ta nasza młodość, to nie tylko chodzi o to, żebyśmy ładnie wyglądali, żebyśmy mieli ładną fryzurę, tylko chodzi o w ogóle siłę do życia, do chęci do życia, o nasze myślenie, o to, żebyśmy byli produktywni, żebyśmy byli kreatywni, bo ta kreatywność w życiu też nam jest potrzebna. No ona, dzieci są mało, najwięcej kreatywne. My tą kreatywność im niestety tłamsimy. Najpierw przez wychowanie, potem przez edukację szkolną. I słuchajcie, zabija się to, co najcenniejsze. Także róbmy tak, żeby ta nasza kreatywność życiowa pozostała na wysokim poziomie, bo to jest fajne. Dobrze, słuchajcie, kochani, bo za długo dzisiaj, a miało być krótko, więc ja muszę to skrócić. Oczywiście udostępniajcie, jeżeli ktoś uważa, że to jest ciekawe dla kogoś, że może się przydać, to udostępniajcie. Napiszcie może, jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli coś potrzebujecie, czyli co? Podsumowując, musimy się nawadniać dobrą wodą, na co dzień gotować na dobrej wodzie, odkwaszać. Czyli znowu wracamy do codzienności. Przyklejać plasterki, bo chodzi o to, żeby to życie było proste. To zdrowe życie, żeby było proste, chociaż w tej chwili
cywilizacja i nie tylko cywilizacja zmierza do tego, żeby to życie i zdrowie nam skomplikować, więc ja mam za cel sobie postawiam znaleźć metody, które jak najbardziej uproszczą nam to zdrowe życie, tym bardziej, że nie wszyscy mieszkamy tak jak ja, tam jeszcze na wsi mieszkam, mam te bazary, mam rolników, ale niektórzy naprawdę w miastach czy w różnych miejscach na świecie mieszkacie i tam naprawdę problem wody i dobrej żywności i świeżych zielonek jest trudniejsze do rozwiązania. Ludzie są zabiegani, zapracowani, to zdrowie zostaje hen w tyle i sobie przypominacie o zdrowiu, jak już jest bardzo, bardzo źle i wtedy trzeba bardzo dużo zrobić. Więc chodzi o to, żeby powoli, małymi krokami tak robić, żeby nie zachorować. Pamiętajmy, najdroższa profilaktyka jest tańsza od najtańszego leczenia. O, tak. Tak bym to ujęła i tym zakończę. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie, dużo wody pijcie, odkwaszajcie się i bądźmy zdrowi.